czyli zajmowały miejsce na dalekich warszawskich błoniach. To byłby prawdopodobnie wymarzona sytuacja dla każdego polityka, gdyby nie musiał oglądać protestujących u siebie pod oknami, tylko mógł zgromadzić ich w jakimś odosobnionym miejscu. Tak się jednak w większości przypadków nie dzieje. No właśnie, bo to ale jest, jednak mamy przestrzeń publiczną, prawda? Tradycyjnie no od czasów Agory w starożytnej Grecji, Forum Romanum, takie place duże w centrach miast służyły do tego, żeby się tam gromadzić, dyskutować o polityce i również manifestować, krzyczeć, wyrażać niezadowolenie. To jest naprawdę dużo miejsc, które można wybrać do tego, żeby bez większych zakłóceń przeprowadzić protest. Pytanie o ten marsz pisowski, jeśli nie jestem w stanie odnieść, bo już tego nie pamiętam nawet, czy to komentowałem, a jeśli tak, to czy krytycznie, czy nie. Ale jest też pewna różnica między wielotysięcznym marszem, a jakimś grupą, nie wiem, tutaj osób ma uczestniczyć i świadomym umiejscowieniem niewielkiego protestu w miejscu newralgicznym komunikacyjnie, a wielkim marszem, który liczy tysiące, setki tysięcy osób i siłą rzeczy musi coś spowodować, jakieś ograniczenia, prawda? Znaczy, będąc co do zasady przeciwnym wchodzeniu w drogę innym i wyłączaniu ulic we wszystkich przypadkach, no uznaję za zasadne, po pierwsze w przypadkach szczególnie drastycznych, a po drugie w przypadkach szczególnie masowych, pewne ograniczenia. Natomiast no, od tego są też władze i powinny one wykazywać się polityczną i republikańską sprawą roztropności, żeby zezwalać na takie trasy, które są możliwie najmniej kolidujące. No tutaj pytanie, nie wiem, na jakim jesteśmy etapie, jeśli chodzi akurat o czarny protest, czy to zostało już zaakceptowane. No jeśli władze zaakceptują takie miejsce, no to znaczy, czy niewielkiej ilości manifestantów, to wydaje mi się, to ja wyjaśnię, to jest tak, że każdy kandydat do pozycji zgromadzenia zgłasza się do Urzędu Miasta. Urząd Miasta otrzyma już zgłoszenie na stronach Biuletynu Informacji Publicznej. Informacja już o tym proteście jest. Czyli władze zezwoliły na protest w miejscu. No zgodziły się na organizację tego protestu. Zasada jest taka, że w momencie, kiedy zostanie złamane prawo, no to wówczas władze mają prawo cofnąć jego manifestację. Ale żeby do tego doszło, to musimy poczekać do manifestacji. Więc to jest też trochę sytuacja taka, bym powiedział, no... nie rokująca dobrze. Zachęcam, bo Dynia no, jest no, bardzo zdrowym warzywem. Ma tam zawiera ten beta-karoten. Ma takie właściwości antynowotworowe, również jest wskazana na nadciśnienie i choroby serca. A więc warto zdobyć z niej robić, prawda? Teraz wszędzie w koło pięknie stoją dynie, salutkie, wystawione jako ozdoby, a szkoda, że tyle dobra się marnuje. Uważasz, tak że także ciasto z dynią proste i dobra. Niezależnie od innej ceny, tak? Ale czy to była formuła protestu, nie okaże się przeciwskuteczna? Bo jednak mimo wszystko jest jakaś grupa ludzi mówi, że jeżeli to ma tak wyglądać, mówi o ludziach, którzy się wypowiadają na stronie Facebooka, gdzie organizatorki swoje informacje zamieszczają na temat tego protestu. Część osób życzliwie odnoszących się do postulatów, które są zgłaszane na czarnym proteście, mówi, że ta formuła im się nie podoba, ponieważ może się okazać, że bardzo dużo ludzi ona po prostu może odepchnąć od tych postulatów. Czy to tak nie jest, że w pewnym momencie można robić rozmaite pikiety, ale czy to nie jest też tak, że jak się zorganizuje coś, co przeszkadza trochę innym pół szklanki ludziom, oleju lub roztopionego i ostudzonego masła. Wszystko się może okazać. Może okazać się, że będzie podwójnie skuteczne i ostrzejszy język, czy głośniej wyartykułowane postulaty czarnego protestu przyciągną na przykład młodszych ludzi, którzy absolutnie nie odnajdywali się w formule, jaką proponował mi Komitet Obrony Demokracji. Ale ja powtórzę, po pierwsze dyskusja o formule wydaje mi się wtórna, a po drugie spekulowanie o tym, co się stanie, czy jakie będą konsekwencje podczas, kiedy nie możemy tego przewidzieć, jest to krok od wróżbiarstwa. Ja myślę, że... A przeciwko czemu jest w ogóle ten protest? Może o tym się rozmawiamy. No właśnie, jest przeciwko... Upadła ustawa załatwiająca prawo aborcyjne. O co chodzi? Ja nie będę odpowiadał, nie jestem tu od odpowiadania. Spieszę ci Bartku wyjaśnić, chociaż biorąc pod uwagę to, że pracujesz w Centrum Analiz, to nie wątpię w twoje kompetencje analityczne i to, że z pewnością
w ciągu kilku sekund mógłbyś się o tym dowiedzieć, gdybyś chciał. Jeszcze raz powtórzę, wydaje mi się i jestem całkiem przekonany, że czarny protest 24 października dotyczy zapowiedzi formułowanych przez parlamentarzystki i parlamentarzystów, jak i przedstawicieli partii Prawo i Sprawiedliwość, co do planowanego zaostrzenia obowiązującego w Polsce prawa aborcyjnego. To jest odczytywane przez dużą liczbę Polek i Polaków jako tendencja niebezpieczna, niepotrzebna, bezzasadna i potwierdzają to liczne badania opinii społecznej, jak i najdłużej prowadzone w Polsce badania w stosunku do przerywania ciąży, jakie prowadzi od 1993 roku CBOS. I ten protest, który ma się odbyć w poniedziałek, jest wyrazem niezgody na ten kurs. Wydaje mi się, czymś absolutnie zrozumiałym, że kiedy rząd ogłasza plany, które budzą niepokój, sprzeciw czy zniepokojenie jakiejś szerokiej liczby osób, to ta grupa osób może się skrzyknąć w demokratycznym państwie, gdzie jest wolność słowa. I to zaniepokojenie czy obawę wyrazić. Tak, moje kota wygląda. Bardzo mi radzi, jest jedna minuta na koniec. Niestety, bo już nam się program powoli kończy. Ja oczywiście to rozumiem, tylko z jednej strony rozumiem, z drugiej nie rozumiem, bo oczywiście to, że przeciwniczki do strzelenia prawa aborcyjnego się zgromadziły, gdy była procedowana ustawa, jest całkowicie dla mnie jasne. Natomiast w momencie, w którym ustawa upadła i mówimy o jakichś bardzo ogólnych kwestiach, tak radykalna mobilizacja przeciwko temu jest dla mnie raczej kwestią ciekawą politycznie, w tym sensie, że nastąpiła rzeczywiście duża mobilizacja tej grupy. Obywateli i obywatelek, już w sensie, że rzeczywiście tutaj jest jakieś zagrożenie dla dobra, tak jak oleje definiują. Ja definiuję inaczej, od razu zaznaczę. Ale wydaje mi się, że to nasze znamiona pewnej histerii. Dziękuję bardzo, Pierre, jako puentę podam słowa Tomasza Lisa. Formuła artykułu już się chyba wyczerpała. To a propos demonstracji. Moim i Państwa gościem był dzisiaj Jakub Dymek, dziękuję. Bartłomiej Radziejewski. I teraz te jajka, czyli jakby te mokre składniki, te jajka z cukrem, dodajemy do tych suchych, czyli do tej mąki. Polskie Radio 24. Powtórka programu. Do gość Polskiego Radia 24. I łyżką. A w naszym studiu pan Grzegorz Zambrzycki, prezes zarządu Mównica Konstensa. Witam serdecznie. No i zastanawiam się, od której informacji zacząć, czy od tej, iż Mównica Polska została uznana za jedną z trzech najbardziej zaawansowanych technologicznie mównic na świecie, czy też od tego, co właściwie ma dosyć duży i spory związek i przełożenie, że jeden z produktów Mównicy, chyba to tak powiedzieć, bo teoretycznie jedna z monet, patrząc na kształt, to mam pewne wątpliwości. Więc jeden z produktów Mennicy, 7 nowych cudów świata, został wybrany najbardziej zaawansowany, najbardziej zaawansowaną technologicznie moment. To od którego tematu może pan zacząć? Trzeciego tematu zacznę. Trzeci temat jest chyba najistotniejszy, a mianowicie w tym roku obchodzimy 250. rocznicę istnienia Mennicy. Ale to, żeby na takie ładne urodziny, bardzo miła informacja. Około godziny w 170 stopniach. Rzeczywiście, Mennica została utworzona przez naszego ostatniego króla, króla Stanisława Augusta Poniatowskiego w 1766 roku. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że jesteśmy jedną z najstarszych spółek w Polsce, a jeśli chodzi o Mennicę, rzeczywiście są ze dwie starsze. Natomiast generalnie widzę, że bardzo przekonany na temat tego powiedzieć, bo to tak naprawdę czasami ciężko jest określić, kiedy dany twór można nazwać, że powstał i stał się Mennicą, a kiedy nie. My zresztą też mamy pewne problemy z tym, żeby określić, czy Mennica była powołana aktem królewskim, czy była powołana do życia innym aktem, czy fakt wybicia pierwszej monety stanowi o powstaniu Mennicy w zupełnie innym okresie czasu. No niemniej jednak jesteśmy na pewno jedną z najstarszych manufaktur tego typu na świecie i prawda jest taka, że chyba najbardziej liczącą się w tej chwili. Wspomniał pan redaktor tutaj o tym,
że jesteśmy jedną z trzech najbardziej zaawansowanych technologicznie mennic świata. To jest bardzo ciekawe stwierdzenie, dlatego że sam je wypowiadałem przez co najmniej 2 lata i na ostatniej konferencji w Bangkoku zmieniłem zdanie. Powiem tylko 2 słowa o tej konferencji w Bangkoku. To jest konferencja, która odbywa się co 2 lata. Zjeżdżają się wszyscy dyrektorzy prawie wszystkich mennic świata. Około 250, czyli można powiedzieć cała nasza konkurencja. No bo wiadomo, że to jest konkurencja. My nie działamy razem teoretycznie. I na tej konferencji przyznawane są nagrody w 6 różnych kategoriach. W związku z tym wiadomo, że każdy dyrektor swojej mennicy będzie głosować za swoim produktem. To jest naturalne, oczywiste, ze względów czysto patriotycznych. Ale jeden głos to trochę za mało, żeby odnieść sukces. No więc jeśli w związku z tym, jeśli my jako mennica z 6 nagród na 250 mennic wywozimy 3, czyli 50%, to proszę przerwać, to ja będę zgadywał. Czy w takim razie sugeruje pan, że należy wykreślić ten zwrot jedna z 3 najbardziej zaawansowanych technologicznych, najnowocześniejszych, a w to miejsce należy wpisać najnowocześniejsze na świecie? Wydaje mi się, że byłoby to fair, chociaż jakaś tam jeszcze, powiedzmy sobie, wrodzona skromność nasza, mennicza, nakazuje, żebyśmy jednak z większą pokorą podchodzili. To tak jak drukanie pewnego piwa. Najprawdopodobniej. Najprawdopodobniej, tak. Czyni to wielką różnicę. Ja tylko wspomnę, że na każdej konferencji dyrektorów mennic, która to konferencja odbywa się w interwale 2-letnim, zawsze wywozimy 3 do 4 nagród i zawsze dostajemy w tej samej kategorii najbardziej zaawansowanej technologicznie monety świata. No i właśnie tą zaawansowaną monetą jest to coś, bo mówię to coś z pełnym przekonaniem, bo to monety, takiej klasycznej monety w żaden sposób nie przypomina 7 nowych cudów świata, czyli kula. No i jak to tak. Jest to oczywiście wyrób o charakterze kolekcjonerskim, tak? Czyli ma oczywiście tak zwany face value, czyli nominał, wartość nominalną. Emitentem tej monety jest Nowa Zelandia. I mieści się tam oczywiście w związku z tym na wersie tej monety głowa królowej Elżbiety, ponieważ oni używają tej głowy do oznaczania. W monecie o kształcie kuli, gdzie jest rewers? Bo tak, kula ma, powiedzmy sobie, tak nieskończoną liczbę miejsc, które moglibyśmy nazwać. Rzeczywiście musieliśmy wybrać, co jest górą, co jest dołem. I tak ją mniej więcej zorientowaliśmy, że od dołu jest jedna strona od góry, druga. Jedną nazwaliśmy rewersem, druga awersem, czyli na jednej umieściliśmy tak naprawdę głowę królowej i nominał, a na drugiej jakieś tam inne, powiedzmy sobie, mniej istotne na tą chwilę wartości, treści, natomiast rzeczywiście cała kula te treści na sobie jakieś tam zawiera. Zabawa worła i reszkę w tym przypadku mogłoby się... Rzeczywiście operowanie tą monetą daje wręcz nieskończone możliwości, prawda, wyborów. Nie taka oczywiście była idea powołania do życia tej monety. Mennica Polska generalnie rzecz biorąc w ogóle od jakiegoś czasu produkuje monety tak zwane trzywymiarowe. Jesteśmy jedyną mennicą, która to potrafi robić, która chce to robić. I te monety właśnie głównie zyskują uznanie na całym świecie i to głównie naszych konkurentów. Uzupełnię tylko, że nasi konkurenci, którzy próbowali produkować takie monety, my produkowaliśmy kiedyś monetę walec, potem walec mniejszy, potem walec większy, potem piramidę, potem wulkan, potem soczewkę, następnie zrobiliśmy kulę, teraz wyprodukowaliśmy jajo, a teraz mamy w zanadrzu kolejne nowe monety trzywymiarowe, które produkujemy. Nasza szanowna konkurencja, która próbowała to robić, po prostu kupuje od nas nasze produkty, je redystrybuje, poddała się. No dobrze, ale na czym polega problem? No bo rozumiem, że kwestia jest właśnie to, od czego rozpoczęliśmy. Czyli różnego rodzaju zaawansowane technologicznie urządzenia, systemy, programy. No, coś takiego może mieć każdy. Dlaczego nie każdemu się udaje? Kształt monety jest tylko jedną z technik. My jako mennica polska mamy ponad 100 różnych technik. Oczywiście umieszczenie na monecie nawet kilkunastu technik powoduje, że te techniki są niezauważalne mniej więcej i oczywiście żaden rynek nie jest w stanie za to zapłacić. 100 technik to oznacza, że możemy komponować tak techniki ze sobą, żeby na każdy rynek znaleźć wyjątkowe, dedykowane i jedyne rozwiązanie. Przeważnie mennice mają po kilkanaście do kilkudziesięciu różnych technik. My mamy ponad 100 i połowa tych technik to jest nasza inwencja. Sami je wymyśliliśmy, sami je robimy. Technika, czyli co? Różne rzeczy. Kształt, matowania, kolorowania, złocenia, wysoki relief, niski relief, zdobienia kamieniami, zdobienia ceramiką, zdobienia szkłem, zdobienia różnymi elementami. Tak słucham, to się zastanawiam, czy my nawet rozmawiamy o monetach. Są monety, tylko tak jak mówię, w przeważnie są to monety kolekcjonerskie, czyli coś, czym się nie płaci. Mają swoją wartość rynkową i jest to przeważnie wartość, która wynika z tych walorów kolekcjonerskich. Natomiast oczywiście, jako że jest to moneta, musi mieć tak zwany face value, czyli wartość nominalną i emitenta, czyli konkretny banknot.
narodowe. No to jeszcze dodam, że ta moneta, o której głównie rozmawiamy, czyli 7 dolarów świata, to jest 7 dolarów nowojorskich. Nie mam pojęcia, jaki jest kurs dolara nowojorskiego. Ale inne pytanie związane z wartościami. Na tym się w tej chwili głównie zarabia. Pomidory suszone też kroimy drobno. Monety kolekcjonerskie, może nie konkretnie te, prawda? Bo takie monety rzeczywiście robione są w ilościach nie za dużych, typu 2-3 tysiące i to jest w zasadzie cały nakład, który robi się w danym roku. To jest kwestia pewnego rodzaju prestiżu. To jest głównie kwestia prestiżu, dlatego że to jest nasza wizytówka, mennicy tego, co potrafimy robić. My w tej chwili realizujemy zlecenia na produkcję monet kolekcjonerskich dla kilkunastu krajów. Kraje, które mają aspiracje do tego, żeby zrobić sobie monety kolekcjonerskie albo lepsze monety niż do tej pory mieli, szukają wykonawców, tych, którzy potrafią to zrobić. Na wszelkiego rodzaju targach, na wszelkiego rodzaju konkursach przedstawiciele tych banków jeszcze się przyglądają, kto co potrafi. Kto jest najlepszy? Grzegorz Zambrzycki, prezes zarządu Mennicy Polskiej SA. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Możemy lekko spróbować, czy jeszcze czegoś nie dodać. I jeśli już jest wszystko dodane i dobrze smakuje, przekładamy do też do wysmarowanych tłuszczami wysypanych bułką tartą, puteczkę, krzówek. Do końca listopada ma powstać plan pokojowy dla wschodniej Ukrainy, bazujący na porozumieniach z Mińska. Uzgodnili to przywódcy Niemiec, Francji, Ukrainy i Rosji, którzy spotkali się w Berlinie podczas rozmów. Poruszona też jest sprawa rosyjskiego zaangażowania w wojnę w Syrii. O szczegółach Wojciech Szymański. Angela Merkel powiedziała, że odbyła bardzo stanowczą rozmowę z Władimirem Putinem na temat rosyjskich bombardowań Aleppo. Prezydent Francji François Hollande nazwał działania rosyjskiego lotnictwa zbrodnią wojenną. Poza ostrymi słowami, rozmowy na temat Syrii niewiele jednak przyniosły. O pewnym postępie można za to mówić w sprawie konfliktu na wschodzie Ukrainy. Do końca listopada ma powstać tak zwana mapa drogowa, wyznaczająca poszczególne punkty planu pokojowego bazującego na umowie z Mińska. Czeka nas ogromny wysiłek, ale Niemcy i Francja chcą towarzyszyć temu procesowi, mówiła niemiecka kanclerz. Ukraiński prezydent Petro Poroszenko relacjonował, że do Donbasu ma zostać skierowana uzbrojona misja policyjna. Było to pierwsze spotkanie tak zwanej czwórki normandzkiej od ponad roku. Dla Władimira Putina była to pierwsza wizyta w niemieckiej stolicy od 4 lat. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Afera podsłuchowa zatacza coraz szersze koło. Dwie kolejne osoby w sprawie zostały zatrzymane. Chodzi o właściciela jednej z sieci agencji detektywistycznych, Krzysztofa S. oraz jego współpracownicę. Oboje zostali przesłuchani i usłyszeli zarzuty. Ksenia Maciek. Oby zatrzymań kolejnych osób objęta jest na razie tajemnicą. Prokurator Łukasz Łapczyński potwierdza jedynie zatrzymania i informuje, że zarówno mężczyzna, jak i kobieta usłyszeli już zarzuty. Mężczyzna to detektyw znajomy Marka Falenty, jednego z oskarżonych już w procesie dotyczącym afery podsłuchowej. Kobieta to pracownica biura detektywistycznego. Jakie zarzuty dokładnie usłyszeli, tego nie wiadomo, ale jak donoszą media, oboje mieli oferować za pieniądze nagrania rozmów podsłuchanych w stołecznej restauracji. Afera podsłuchowa wybuchła 2 lata temu po publikacji w tygodniku Wprost stenogramów z nielegalnie podsłuchanych rozmów. Na ławie oskarżonych do tej pory zasiadły 4 osoby. Marek Falenta, jego szwagier i 2 kelnerów warszawskiej restauracji. Ustalono, że motywy działania oskarżonych miały charakter biznesowo-finansowy. Potrzebujemy ambitnej, otwartej polityki handlowej. Potrzebujemy również większej transparencji, jeżeli chodzi o negocjowanie tych porozumień. Potrzebujemy znacznie większego nacisku na instrumenty ochrony rynku, tam, gdzie ten rynek europejski jest narażony na nieuczciwą konkurencję. Minister Konrad Szymański twierdzi jednak, że ostatecznie Unii uda się zawrzeć porozumienie handlowe z Kanadą z prostego powodu. Ponieważ jeżeli nie jesteśmy w stanie dogadać się z Kanadą, krajem stosunkowo najbliższym europejskim standardom, bardzo wielu dziedzinach, najbardziej otwartym, to znaczy, że w zasadzie nie jesteśmy w stanie dogadać się z nikim. Jestem przekonany, że w najbliższych dniach znajdziemy właściwe rozwiązanie. Teoretycznie Unii jeszcze poświęcone trzecie ma odbyć się za tydzień w czwartek w Warszawie. Czekasz Polskie Radio. Serdecznie dziękuję.
przynajmniej od 5 godzin obowiązuje zawieszenie broni. Na 72-godzinny rodzaj zgodziła się koalicja sił arabskich, dowodzona przez Arabię Saudyjską, wspierana przez Iran, czyli wojownicy Huti. Więcej na ten temat Anna Dudzińska. Do natychmiastowego zawieszenia broni wezwały strony konfliktu Stany Zjednoczone i Wielka Brytania. Kraje te popierają prowadzoną przez rząd w Rijadzie kampanię zbrojną. Do eskalacji konfliktu doszło kilka dni temu, gdy w wyniku nalotu w stolicy kraju Sanie zginęło 140 osób uczestniczących w uroczystościach pogrzebowych. Wysłannik Organizacji Narodów Zjednoczonych wyraził przekonanie, że obecny rodzaj może być pierwszym krokiem na drodze do zakończenia wojny. Ismail Sheikh Ahmad podkreśla, że 72 godziny spokoju pozwolą międzynarodowym organizacjom humanitarnym dostarczyć pomoc. W wielu częściach Jemenu miejscowa ludność ma ograniczony dostęp do pożywienia i środków medycznych. Chaos w Jemenie trwa od 2011 roku. Międzynarodowy konflikt zbrojny od 19 miesięcy. Południowa część kraju jest kontrolowana przez rząd, popierany przez koalicję międzynarodową, której przewodzi Arabia Saudyjska. W wojnę zaangażowany jest również Iran, popierający drugą stronę konfliktu, szyickich wojowników Huti. Dla Polskiego Radia Anna Dudzińska, Dubaj. Prognoza pogody. Wracamy do kraju. Dzień zachmurzenie będzie duże, z większymi przyjaśnieniami na zachodzie i północy, miejscami słabe opady deszczu, a wysoko w Tatrach śniegu. Na termometrach w ciągu dnia od plus 6 stopni na Suwalszczyźnie i w górach do 12, na zachodzie i wybrzeżu wiatr będzie słaby i umiarkowany. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Wody, cukru, octu, gotujemy, syrop. Polskie Radio 24. Też tam wrzucamy programu. Cynamon. Te nie wkładamy do wyparzonych słoików. W Polskim Radiu 24. Aha, przepraszam, tu mamy do każdego słoika wkładamy po dwa goździki i kawałek klaski cynamonu. Ale też można te składniki dać do zalewy i zagotować. I też uzyskamy ten efekt i wtedy już nam nic nie pula w słoikach rdzeń. Także zalewy przygotowujemy, te nie przekładamy spokrojoną do słoików wyparzone. Dokładnie w sobotę. I zalewamy gorącą marynatą. Zachęcamy. I to, co stracimy, to za nami, ale zapytam tak. Wydarzenia specjalne, które miały miejsce, będą miały miejsce z punktu widzenia widza. Równą kostkę. Przekładamy do wyparzonych słoików. Ze składników na zalewę zagotowujemy wszystko razem. Ja proponuję, żeby też przecedzić te goździki i cynamon, żeby właśnie nam nic to nie pływało. Zalewamy marynatkę. Marynatką dynię. Zachęcamy słoiki i pasteryzujemy około 25 minut w garnku. Laureatem Nagrody Specjalnej Festiwalu Jednej kółeczka łączy się w alkoholu, zakręca to i
no i podobno właśnie trzyma się to bardzo dobrze. Także kilogram tikwy, kilogram do kilo 40, jeśli ktoś chce, tu chyba mam tak, ale to kilogram tikwy, kilogram cukru. Tikwę kroimy, przepuszczamy przez maszynkę na siwko o drobnych oprach sobie i zasypujemy cukrem, mieszamy, gdy cukier się rozpuści, wkładamy do wyparzonych słoików, przykrywamy targaminem namoczonym alkoholem słoiczki, zakręcamy. I już niestety, siostro, musimy kończyć. Trzeba właśnie odwiedzić. A u pana takie tam jest? Tak, to jest, że właśnie chciało jeszcze też, ale to już na przyszłą audycję mam też taki uchwalny przepis jeden. Na pracki lekarz z kapusty kiszonej. O, no to już na przyszłą? Tak jest. Bardzo dziękuję za możliwość spotkania się z państwem. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy, wszystkich pracowników ojca doktora na czele i tak tak szybciutko możesz z salenizantów tego miesiąca, a tak szczególnie moje siostry, siostra Aleksandrę, siostrą Urszulę, siostrę Lionę, które będą miały imieniny mojego szwagra Łukasza. Zapraszam do Loreto w tym miesiącu, szczególnie październikowym, jeśli mężczyznę Matka Bożą. I do usłyszenia i do zobaczenia. Siostry pięknie dziękujemy, przyłączamy się do tych pozdrowień z Panem Bogiem. Były to porady kulinarne, jakby siostry Faustyny ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Loretańskiej. Drodzy Państwo, dziękujemy serdecznie za wsparcie katolickich dzieł Zdumienia. A dziś szczególnie słowo wdzięczności kierujemy do mieszkańców Tuchowa i okolic. Są to m.in. pani Regina Jaworska, pani Stefania Stępiel, pani Elżbieta Witek, pani Maria Sikorska, pani Wiktoria Zgłowicz, pani Genowa Fasowarnia, pani Janina Solarz, pani Danuta Pikos, pani Grażyna Karaś, pani Maria Adamczyk, pani Renata Ustianowska, pani Maria Pietrucha, pani Helena Kępowicz, pan Grzegorz Golec, pan Wojciech Patek, pan Paweł Adwent, pani Janina Wątroba, pani Teresa Więcek, pani Stefania Kawa, pani Zofia Kruz oraz pani Zofia Gawra. Wszystkim wymienionym ofiarodawcom, a także tym niewymienionym, serdecznie dziękujemy i wysyłamy Państwu głównym komunikat myślę tutaj o całym świecie. Dla mnie to jest na przykład taki, że tak opuściłam w tym roku gdyński festiwal, to mogę sobie tutaj zobaczyć, mam wrażenie, wiele najciekawsze, co w Polsce jest świeże i nowe. To są historie o morderstwie, wszystkie nieprzestane noce, ale też Tony Erdman, doskonały film Mary Adam, który dostał nagrodę Cyklestan, jest Kamper, jest też Neon Demon, który już przeszedł przez kina, ale można go sobie tutaj na spokojnie i właśnie dostać sobie przypomnieć. Więc wydaje mi się, że ta różnorodność jest dosyć duża, a kwestie filmu oczywiście zawsze, no to tutaj to jest zaleta kwestia kina, że można na jednym seansie obejrzeć coś z wielką panoramę, taki kalejdoskop, ale rzeczywiście oprócz takich mistrzów, na przykład tutaj Ben Hammer, doskonały skandynawski czarny humor, oby więcej takiego w kinie. I bardzo mnie to ciekawi właśnie ten OFO, o którym wspomniałam, klasyka polskiego OFO i na przykład Homo Faber, to jest bardzo szerowy, tam to krew z nosa, więc Matwijczyka, tak naprawdę już właściwie historia polskiego OFO. Więc wydaje mi się, że każdy sobie może tutaj znaleźć przestrzeń dla siebie. Dużo czas, duża propozycja, wszystko jest jednocześnie, więc wydaje mi się, że nie można się tutaj znaleźć. Dzisiaj już wszystko dziękujemy jako często. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym, wydawcą serwisu Cineteka.pl. Polskie Radio 24. Powtórka programu. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym, wydawcą serwisu Cineteka.pl. A w naszym studiu wspaniały gość, bardzo się cieszę, Arkadiusz Jakubik, znakomity aktor, reżyser, scenarzysta, lider zespołu Doktor Misio. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam serdecznie. I Joanna Sławińska. Zanim zaczniemy mówić o twoich niezwykłych aktywnościach, bo to jest zdecydowanie twój sezon, ta jesień tego roku, twój własny film,
Prosta historia o morderstwie, dwie role w bardzo głośnych filmach z Wołynia. Jestem mordercą, też już niebawem ten film wejdzie na nasze ekrany. No ale zanim zaczniemy o tym mówić, tak rozmawialiśmy idąc do studia, że nie sposób nie wspomnieć o panu Andrzeju Wajdzie. Ty wprawdzie nie grałeś w jego filmach. Dzisiaj, kiedy już się pożegnaliśmy, był pogrzeb w Krakowie, wiele osób myśli o tym, co straciliśmy, co stracił nasz kraj, nasza kultura, co my wszyscy właściwie, każdy z nas personalnie. I okazuje się, że nawet ci, którzy u niego nie grali, ci aktorzy, ci, którzy go nie spotkali w życiu osobiście, też mówią o takich. Tak, już myślę sobie, że skończyła się pewna epoka, że odszedł, to jest bardzo ważne dla mnie prywatnie, i tu mnie odszedł prawdziwy autorytet, a ilość tych autorytetów mamy tak mało, tym bardziej boli ta strata. Mieliśmy niedawno, w zeszłym tygodniu, koncert razem z Olafem Deriglakowem na festiwalu filmowym Opolskie Ramy. Nagraliśmy tam materiały ze swojej płyty 40 przebojów ekstrawaganckiego, że tak się wyrażę, duetu Jakub i Kendy Deriglasów. Na tej płycie, którą wydaliśmy, jest piosenka pod tytułem Andrzej, do której tekst jest wiersz Marcina Sierpskiego. Tak przez długi czas zastanawialiśmy się, czy grać ten numer na koncercie, wiedząc już, że pan Andrzeja nie ma razem z nami. I po długim zastanowieniu, po długich dyskusjach postanowiliśmy zagrać ten kawałek na tym koncercie, opatrzywszy go stosownym komentarzem, właśnie mówiąc o tym, że podszedł ktoś bardzo, bardzo dla nas ważny. Powiem ci, że ludzie wysłuchali tej krótkiej piosenki, bo takie tylko są na tej płycie, w ogromnym skupieniu. I to był taki nasz po prostu nasz prywatny hołd, który oddaliśmy temu wielkiemu człowiekowi, który od nas odszedł. Będziemy jeszcze dzisiaj mogli Państwu zaprezentować fragment właśnie tej płyty, ale teraz rzeczywiście powróćmy do tematu zasadniczego naszej rozmowy. Film Prosta historia o morderstwie to jest Twoja reżyseria i to właśnie ciekawe, że Ty, aktor znany z tak znakomitych ról, między innymi Wojtka Smarzowskiego, jak Dom zły, Edward Siadoń, czy też w Weselu, Notariusz. Zagrałeś także w Drogówce. No wiele jest tych fantastycznych ról. No i teraz postanowiłeś wyreżyserować właśnie film pod tytułem Prosta historia o miłości. Przepraszam, o morderstwie. Tak, bo prosta, no właśnie, no nie bez powodu o tym mówię, dlatego że tutaj nie mamy do czynienia z twoim debiutem reżyserskim, bo to jest już drugi właśnie film po prostej historii o miłości. A tym razem Prosta historia o morderstwie to jest kryminał, ale kryminał, powiedziałabym, z jednej strony klasyczny, z takimi zwrotami akcji, zaskakujący, trzymający w napięciu, ale jednocześnie, powiedziałabym, dramat psychologiczny, dramat o rodzinie, prawda? Historia młodego chłopaka, policjanta, w tej roli Sławia, który stara się chronić swoją matkę i swoich braci przed ojcem alkoholikiem, człowiekiem bardzo porywczym, zresztą też funkcjonariuszem policji. Ten człowiek, ten ojciec, którego gra Andrzej Rajza, ma nielegalne interesy i dochodzi tam do morderstwa. Nie chcę ujawniać za wiele, ale w każdym razie ten chłopak, główny bohater, no rzeczywiście musi stawić czoło bardzo trudnym sytuacjom. To jest taka też historia o dorastaniu do męskości, wydaje mi się. Wiesz co, chciałbym, żeby ten film miał taką strukturę otwartą i chciałbym bardzo, żeby widzowie przez swoją wrażliwość, przez swoje życiowe doświadczenia mogli ten film na różne sposoby interpretować. Kiedyś pamiętam, Michał Kamata powiedział, że film jest czymś w rodzaju zaproszenia, które kieruje pod adresem widza. Oczywiście widz może to zaproszenie przyjąć albo odrzucić, natomiast jeżeli twórca w sposób jednoznaczny zasugeruje, o czym chciał film opowiedzieć, to w sposób niebywały zawęzi możliwości interpretacyjne dla widza. Widz usłyszawszy, o czym jest historia według reżysera, będzie już tylko tą
całą drogą zasugerowaną przez reżysera podąża. Myślę, że prostą historię morderstwa można rozpatrywać na kilku płaszczyznach, bo z jednej strony mamy to, o czym mówiłaś, jest dramat obyczajowy, społecznie zaangażowany, bo punktem wyjścia do opowiedzenia tej warstwy narracyjnej była przemoc domowa. Ale to nie jest bynajmniej dla mnie film o przemocy domowej, bo to, że przemoc domowa jest rzeczą straszną, zło, to jest rzecz oczywista. To jeszcze nie jest powód, żeby robić o tym film. Natomiast próba głębokiego wniknięcia w toksyczne relacje rodzinne, próba jakby wzięcia pod taką lupę tej najmniejszej komórki społecznej, jaką jest rodzina tego mikroświata, to jest ciekawa podróż, myślę, z którą można wyruszyć razem z widzem. I dla mnie najważniejsze było to, aby ten dramat obyczajowy zderzyć, albo inaczej mówiąc, pobrać w garnitur kryminalnego thrillera, ponieważ dla generalnej mi się bardzo szybko rozwija. Niemniej jednak potrzebuje mieć dużo tych bodźców dla naszych domów. Teraz podobno młode pokolenie ma zamontowane na swoim twardym dysku nowy software, że musi być dużo tych bodźców na sekundę. I stąd jakby pomysł, żeby tego widza przez półtorej godziny utrzymać w napięciu, żeby miał cały czas z tyłu głowy pytanie, kto zabił. I te dwie warstwy narracyjne, które dzieją się w różnych okresach czasowych, ja lubię również w kinie linearne opowiadanie historii, nie chronologiczną opowieść. Te warstwy się ze sobą przenikają, wzajemnie na siebie wpływają i proponuję widzowi coś w rodzaju takiej inteligentnej zabawy filmową łamigłówkę, to znaczy zdarzyć się może, że się na chwileczkę widz, nie wiem, wypnie, że zgubi wątek, bo nagle te warstwy czasowe się zaczną mylić i musi być bardzo uważny, czujny, żeby się na właściwy wektor narracji znowu złapać. To właśnie, nie można przeoczyć żadnej sceny, dlatego że możemy się wtedy pogubić, bo i tak się w pewnym sensie gubimy, ale ja oglądając film wczoraj po raz drugi, miałam taką myśl, że to jest taki sposób opowiadania, jak my właśnie w życiu opowiadamy komuś. Przecież my nie opowiadamy często chronologicznie, tylko opowiadamy tak, jak jest coś dla nas ważne, którym ktoś nas dopytuje, więc my wyjaśniamy, bo wiesz, bo jeszcze wtedy, dwa lata temu, to było tak i to przyszło, że to stało, prawda? Przecież my tak opowiadamy w życiu, nie chronologicznie, emocjonalnie. Logika emocji, a nie logika emocji, nie logika chronologii w tym opowiadaniu występuje. I tak też ten film jest zmontowany. Żeby wejść właśnie w klimat tego filmu, bo Państwo nie zobaczą zdjęć, które są oczywiście zupełnie niezwykłe, to są zdjęcia takie bardzo, bardzo klimatyczne, Witolda Płócienika, gdzieś prowadzące nas taką atmosferę najpierw sielanki rodzinnej, a później grozy. No właśnie posłuchajmy, jak ta groza i ta sielanka wyglądają w takiej warstwie dźwiękowej. Próbuję w silnie przestrzegać prawa. Przestrzegać dyscypliny służbowej. Oraz wykonywać rozkazy. Polecenia przełożonych. A podział pomoże zatrzymać w wydziale. W jakim wydziale? Księgowość. Kryminalny wydział. W tamtym czasie, gdy ksiądz nie działał, gdy ksiądz Jerzy nauczał, wydawało nam się, że wszyscy podzielają to, co on mówi, to, czego naucza. Była pewna jedność. Tymczasem po 22 latach widzimy, jak nawet kontrolki polityczne się rozeszły. Uświadamiać nam, jak daleko
odeszliśmy od nauczania księdza Jerzego. No te ostatnie słowa, takim zduszonym głosem to wypowiedział Andrzej Chyra, który gra ojca owego młodego policjanta i no też takiego trochę wójta samozło, tak? Człowieka, który właściwie tak zażartowałam, ale tak naprawdę to jest bardzo przełamana postać, dramatyczna, prawda? Gdzieś tam jest i dobry ojciec i zły ojciec, ten alkohol go zmienia w bestię. Świetna rola Andrzeja Chyra. Raz to jest, myślę, no, uzależnienia specjaliza postacią Romana Lacha, ojca, który ma problem ze sobą, ale wiesz co, to było tak, że ja w ogóle nie myślałem o Andrzeju Chyrze, pisząc, czy będąc współautorem scenariusza, bo ten wyprzostał razem z Grzegorzem Stefańskim i Igorem Brejdygan. Na początku postać Romana to był jednak wyrazisty taki samiec alfa, macho, który po prostu eksploduje swoją agresję na każdym kroku, gdzie jest postrachem tego małego miasta. Natomiast w którymś momencie, przy kolejnym drafcie scenariuszowym, ta postać zaczęła mnie w takim kształcie uwierać. Zaczęło do mnie dochodzić, że jest ona zbyt jednowymiarowa. Postanowiłem, aby wniknąć głębiej w tego Romana i zadałem sobie pytanie, co by było, gdyby go bardziej uczłowieczyć, gdyby dać mu kilka takich cech, które może paradoksalnie mogłyby go w tej całej historii wybronić, żeby widz mógł empatycznie się z nim połączyć, spróbować go zrozumieć. Stąd jak gdyby przyszła myśl taka, że może to byłby taki typ wrażliwego ojca despoty, który naprawdę kocha swoją żonę, który naprawdę kocha swoich synów, chce dla nich jak najlepiej, natomiast sam uwikłał się w pewien system zależności małego miasteczka. Tam wszyscy urzędnicy, prokuratorzy, policjanci i lekarze są nawzajem zblatowani, są wszyscy uwikłani w jakieś podejrzane interesy i on się niejako w tej pułapce zamyka sam, nie potrafi dać sobie rady ze swoimi emocjami. I no nie zdradzając końca, ale myślę sobie, że na końcu to, co się dzieje z tym głównym bohaterem, który po prostu jest na granicy rozpaczy i jakiegoś wewnętrznego, psychicznego rozpadu, to gdzieś tam widz może być poruszony tym, że możemy empatycznie współczuć krótko, paradoksalnie, bo nie chciałem tak do końca, żeby to był widz, tylko taki właśnie potwór, agresor i despotowy, bo to by było chyba zbyt proste. Ale no jednak w zasadzie to współczucie jest po stronie rodziny. Pokazujesz tam zresztą takie klasyczne sytuacje. Żona, która nie chce zrobić sobie obdukcji. Środowisko, które zdawało się wykształcone, pani doktor, mówimy, jak pani wystąpi o obdukcji, to wiadomo już co będzie, ruszy ta machina, może jednak nie, tak? I ten zdeterminowany syn, który jest takim facetem właśnie. Ja dlatego powiedziałam, że to jest dla mnie film o takim dorastaniu do męskości, ponieważ to jest film w ogóle o archetypie właśnie męskości i w tym przypadku mężczyzną staje się syn, ponieważ ojciec nie do końca jest w stanie tę rolę w rodzinie spełnić. I jednak tak właściwie to współczucie jest po stronie dla mnie, w moich uczuciach, wiesz, tych dwóch i trzech synów właściwie. Matka jest irytująca, ale też trzeba zrozumieć, dlaczego kobiety tak postępują, prawda? Właśnie mało miasteczkowe środowisko. Cinda Price tutaj gra. Tak, moja aktorka, to prawda jest taka, że to właściwie jej twarz aktorki Cindy Price miała najbliższe oczami, wymyślając ten scenariusz, pisząc własną historię o mordercy. Nagle wiesz co, że tak. Oczywiście ja się zgadzam z tobą, ale próbując jakby jeszcze rozszerzyć tę możliwość interpretacji a propos archetypów Mieniny Kowańskiego, bo to jest sytuacja oczywista. Syn, próbując chronić matkę i braci przed ojcem despotą, nagle zaczął uświadamiać, że zaczyna się upodabniać do swojego ojca bandyty. Tyle tylko, że gdyby spojrzeć na tę całą historię z boku, to mam takie wrażenie, że główny bohater, którego gra Filip Płaciak, czyli młody policjant Jacek Blak, tak naprawdę czyni cały czas dobrze. To jest szlachetna postać, ale to tak naprawdę on jest całej tragedii, która się wydarzyła. Ponieważ gdyby nie naruszył
dalej by funkcjonowało. Ojej, ale to mówisz to poważnie, bo ja się prowokujesz mnie teraz. Adwokatem, adwokatem Jarłem, oczywiście, że tak. Dlatego, że zostałby ten układ, który zostaje w wielu polskich rodzinach, czyli bita matka wnosi wszystko właśnie dla status quo, po to, żeby ten status quo został utrzymany i żeby wszyscy byli szczęśliwi, my szczęśliwi poza nią, tak? No, więc, no ale czy cena, którą w tej historii, w tej prostej historii, która oczywiście nie jest prostą historią, ale w tym filmie, gdzie mamy dwa próby na początku. Nie stawiałabym tego tak pytania. Pani, rozmawiamy tak, jakby się nie był twórcą tego filmu, tylko tak sobie dyskutujemy o filmie, który ktoś inny zrobił, a to właśnie ty. Ale wiesz, ja już mam trochę dość takiej sytuacji, w której te kobiety ponoszą wszelkie możliwe konsekwencje i ma być spokój i one mają chodzić z rozbitą wargą i podbitym okiem i się nie uruchować. Oczywiście, że tak, jakby to, co się tak naprawdę dzieje w realu. Ja rozmawiałem z wieloma osobami, które są uwikłane w tego rodzaju toksyczne relacje i uzależnienia, mają syndrom DDA i tak dalej. Wiesz, to jak funkcjonuje nasz system prawny, że po zgłoszeniu do prokuratury takich sytuacji sąd wydaje wyrok i kobieta dalej musi mieszkać z takim bandytą w jednym mieszkaniu. Ja nie ma co ze sobą zrobić. I wielokrotnie żałuję swojej decyzji, ponieważ nie ma z tej sytuacji wyjścia. Arkadiusz Jakubik o swoim filmie Prosta historia o morderstwie, a po krótkiej przerwie wrócimy do rozmowy o tym filmie i o innych, w których Arkadiusz Jakubik zagrał fantastyczne role. To dzisiejsze trendy kultury. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym, wydawcą serwisu Inateka.pl. Informacje dnia w skrócie. Przed mikrofonem Robert Kafka. Na Uniwersytecie Nevady w Las Vegas toczy się ostatnia w tej kampanii wyborczej debata prezydencka. Na początku Hillary Clinton i Donald Trump spierali się o Sąd Najwyższy. Kandydatka demokratów Hillary Clinton podkreślała rolę, jaką powinni odegrać sędziowie, m.in. w sprawie aborcji. Sąd Najwyższy musi być po stronie zwykłych ludzi, a nie korporacji czy zamożnych. Do początku naszej rozmowy do wywołanego przez ojca... Powinien bronić praw kobiet czy środowisk LGBT. To jest bardzo ważny dzień dla naszego narodowego przewodnika, ale powinien być reprezentacją całego społeczeństwa. Dlatego bym chciała nominować takich sędziów, którzy będą bronili takich praw. Standing up to the powerful, standing up on behalf of our rights as Americans. Kandydat Republikanów Donald Trump podkreślał rolę Sądu Najwyższego w obronie drugiej poprawki, gwarantującej obywatelom USA prawo do posiadania i donoszenia broni. Ale także polecić Sąd Najwyższy powinien podtrzymać drugą poprawkę, która jest obecnie bardzo atakowana. Jeśli moja rywalka wygra, z drugiej poprawki zostanie niewiele. Sędziowie, których nominuję, będą konserwatystami. Opowiedzą się za ochroną życia poczętego i właśnie za utrzymaniem drugiej poprawki. Będą interpretowali konstytucję tak, jak chcieliby tego nasi ojcowie założyciele. Oboje kandydaci wypowiadali się również na temat przerywania ciąży i w tej sprawie mieli skrajnie odmienne poglądy. Na początku debaty Donald Trump i Hillary Clinton złamali dotychczasową tradycję i nie podali sobie rąk. Wracamy do kraju. Zmniejsza się tempo wzrostu cen paliw. Silne podwyżki, jakie obserwowano ostatnio w polskich rafineriach, są odbiciem wydarzeń światowych. Z danych Polskiej Izby Paliw Górnych wynika, że średnio za litr oleju napędowego trzeba zapłacić 4,39 zł, za litr 95 4,54 zł, a za litr autogazu złotówkę i 97 groszy. Paliwa na stacjach są droższe niż rok temu o tej samej porze, w zależności od rodzaju, od 8 do 11 groszy za litr. Z zestawienia liczby wynika poza tym, że najtańszy olej napędowy można kupić na stacjach w województwie śląskim, najdroższy w zachodniopomorskim. Identyczna sytuacja jest w przypadku benzyny. W województwie podkarpackim najkorzystniej tankować autogaz, najmniej, podobnie jak w przypadku benzyny i oleju napędowego, w zachodniopomorskim. Krystyna Prostak, Polskie Radio. W
warszawskim fotoplastikonie będą się odbywać lekcje historii. Pierwsze zajęcia były prowadzone dla 6 klasy jednej z warszawskich szkół. Młodzież miała okazję zobaczyć, jak na przestrzeni lat zmieniała się stolica. Justyna Rutkowska z Muzeum Powstania Warszawskiego powiedziała, że trójwymiarowe fotografie ilustrują nie tylko historię Polski, ale też i świata. W naszych zasobach w tej chwili znajduje się 7 tysięcy stereoskopowych fotografii, które są poukładane w różne programy. Mamy zdjęcia na przykład z budowy kanału Suezkiego, mamy zdjęcia z Paryża, mamy przepiękne zdjęcia Warszawy jeszcze z końca XIX wieku. Zaproszenia do fotoplastikonu będą wysyłane szkołom podstawowym w Warszawie. Mają być adresowane do uczniów 5 i 6 klas. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Polskie Radio 24. Powtórka programu. Polskie Radio 24. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym, wydawcą serwisu Inateka.pl. A w trendach kultury dzisiaj znakomity gość Arkadiusz Jakubik i przed przerwą mieliśmy taką dosyć intensywną dyskusję na temat twojego filmu Prosta historia o morderstwie. To jest też taka historia, podczas oglądania której ja się zastanawiałam nad tym, czy w pewnych okolicznościach każdy z nas mógł stać się mordercą. Tak, to jest bardzo, bardzo dobre pytanie. Wiesz co, ja mam z tyłu głowy takie absolutne przeświadczenie, że tym filmem chcę sprowokować widza do zadawania sobie pytań. Tam nie ma i nie chcę mieć gotowych odpowiedzi, bo tych gotowych odpowiedzi po prostu nie ma. Na myśl przychodzi mi takie bardzo metaforyczne, głębokie zdanie znajomego pastora, który powiedział następującą rzecz. To, że znamy prawdę, nie znaczy, że mamy rację. I to też tyczy się właśnie tejże prostej historii o morderstwie. Mnie bardzo ciekawi, skąd bierze się zło w tych relacjach rodzin, jaka jest jego geneza. Dlaczego kłamiemy, żeby to zło ukryć? I dlaczego, proszę powiedzieć mi, dlaczego na tym państwie budujemy fundament rodziny? To jest rzeczy nieprawdopodobne. Ja mam z tyłu głowy cały czas jakiś taki obrazek z mojego rodzinnego miasta, moje osiedle i żona milicjanta, oczywiście, bo to było tam 30 lat temu. I całe osiedle wie o tym, co się w tym domu dzieje. I kiedy ta kobieta idzie do sklepu po zakupy i tam zima czy jesień, przeciwsłoneczne, duże okulary i wszyscy już odwracają głowę. Ja również. No i w filmie pojawia się nazwa miasta Strzelce, a ty urodziłeś się w Strzelcach Opolskich, czyli już właściwie odpowiedziałeś, że jednak to jest historia zainspirowana faktami. Wiesz co, gdzieś wróciło do mnie faktami, nie, bo to jest jednak fikcyjna historia. Natomiast gdzieś jakieś tam wspomnienie, taki obraz, który mam, kiedy miałem właśnie 18 lat, to do mnie wróciło, kiedy dostałem taki scenariusz Grzegorza Stefańskiego, który właśnie traktował o przemocy domowej. Gdzieś on poruszył we mnie jakąś czułą strunę, to ten obraz, to wspomnienie wróciło i postanowiłem jakby dalej eksplorować ten temat i pracować nad historią filmową. Bo wiesz, co mnie najbardziej uderzyło? Minęło 30 lat, a tak naprawdę nic się nie zmieniło. Jak patrzę na statystyki, rzecz jest nieprawdopodobna. Ponad 36% Polaków przyznaje się do tego, że zaznało kiedyś przemocy od któregoś z członków swojej rodziny, a ponad 2/3 Polaków ma znajome rodziny, które mają tenże właśnie problem. A ten problem jest cały czas zamiatany pod dywan i nic się nie zmieniło. Mamy bardziej eleganckie mieszkania, lepiej urządzone, mamy piękniejsze domy, odmalowane fasady, równo przestrzeżone trawniki, natomiast to zło cały czas za tymi drzwiami w tych naszych domach mieszkania funkcjonuje. I dlatego powiedziałam, że jednak to, że bohater filmu, ten młody, tego Grzegorz Pławiak, syn tego policjanta, chce sprawę ujawnić, ogłosić, mówi o tym głośno, no to jest jednak próba przerwania tej zmowy milczenia, więc gdzieś to jest taki bardzo silny sygnał, a że konsekwencje, jak to w życiu, konsekwencje bywają różne, ale to nie
jest trudno go winić za to. Myślę, że to właśnie te wszystkie okoliczności, reakcje otoczenia, właśnie brak reakcji odpowiedniej i tak dalej. To jest bardzo skomplikowane. Ale wiesz, kiedy mówiłeś o tym, że niewiele się zmieniło pod tym względem, chociaż mamy ładniejsze domy, lepiej chodzimy ubrani niż kiedyś, to pomyślałam, że doszła taka jeszcze nowa forma przemocy, czy bardziej może się rozwija, czyli przemoc psychiczna, bo to też jest oprócz przemocy fizycznej potworne zjawisko. W twoim filmie jeszcze uderzyło mnie taki sposób pokazywania domu, w którym oni mieszkają, od dołu, i to w pewnym momencie kamera właśnie tak pracuje, że staje się ten dom porośnięty takim bujną, nie wiem, jakimś liśćmi, winorośli, pewnym bluszczem, o właśnie, bluszczem, wygląda jak łąka, a w pewnym momencie zamienia się w taką wyschniętą łąkę. No, skojarzenia z domem złym Wojciecha Smarzowskiego są, nie wiem, czy słuszne. Tak, to jest tam gdzieś, mówimy się o tym, ta figura tego domu, rodziny Lachów w prostej historii o morderstwie, gdzieś tam z tyłu głowy może się kojarzyć z domem złym. Tyle tylko, że ja oczywiście miałem pełną świadomość. Znam parę filmów reżysera Smarzowskiego. Nawet w paru grałem i zdawałem sobie doskonale sprawę, rozpoczynając pracę nad Prostą o morderstwie, że wchodząc w buty tego właśnie reżysera, popełnił filmowe samobójstwo. Tak, od samego początku ustaliliśmy z operatorem stronę wizualną tego filmu, jakby cała warstwa, która jest główną taką częścią, osią tego filmu, czyli warstwa jednak obyczajowa, ta zaangażowana społecznie, jest kadrowana bardzo statycznie, to są długie, stojące ujęcia. I po to, żeby znaleźć swój jednak filmowy język adekwatny do tej historii i jednak od bardzo charakterystycznego filmowego pismu Smarzowskiego jednak staraliśmy się trzymać bardzo, bardzo daleko. No, na pewno masz swój własny język, ale będziemy mówić w dalszej części naszej audycji także o twoich rolach u Wojciecha Smarzowskiego, właściwie głównie o tej ostatniej, to znaczy Macieja Skiego w filmie Wołyń, później też o filmie, w którym zagrałeś, czyli Jestem mordercą. Ale zanim to nastąpi, chciałabym na chwilę jeszcze wrócić do twojej działalności muzycznej. Doktor Miesiotek, zespół, który założyłeś kilka lat temu, i on świetnie sobie radzi to zjawisko na naszej scenie muzycznej. Niezwykle charakterystyczne, fantastyczne teksty Marcina Świetlickiego, tak, między innymi. No właśnie, Stefan Wargi. Pracę Rady Dialogu Społecznego. Ciała niezwykle ważnego i niezwykle potrzebnego. W polskim państwie, które zastąpiło funkcjonującą przez wiele lat formułę Komisji Trójstronnej, formułę, która, jak wszyscy państwo wtedy zgodnie twierdziliście, wyczerpała się samo. Powołanie Rady Dialogu Społecznego było państwa inicjatywą, było inicjatywą związków zawodowych, było inicjatywą wszystkich tych, którzy reprezentowali szeroko pojętą stronę społeczną w Komisji Trójstronnej, a więc przedstawicieli pracowników, przedstawicieli pracodawców, tych, którzy chcieli dialogu, którego do zeszłego roku przez okres prawie 3 lat, jak mówiliście państwo jednoznacznie, pomiędzy stroną rządową a stroną społeczną nie było. Ogromnie się cieszę, że Rada Dialogu Społecznego, która prawie że zbiegła się wtedy z wyborami parlamentarnymi i powołaniem nowego rządu, przez rok pracuje i pracuje w sposób niezwykle wytężony i pożyteczny. To 140 spotkań w ciągu tego roku z jednej strony Rady, ale z drugiej strony także ich zespołów. Ja także miałem tę możliwość, aby w spotkaniach Rady brać udział. Dziękuję za to, bo było to bardzo ciekawe doświadczenie, móc wysłuchać
głosów tych, którzy dzisiaj są rzeczywistą, w moim przekonaniu, reprezentacją społeczną, reprezentacją pracowników, reprezentacją pracodawców, a także reprezentacją strony rządowej. Ten dialog jest niezwykle potrzebny. Ten dialog jest potrzebny i partnerom społecznym, i przedstawicielom pracodawców, ale także jest potrzebny polskiemu rządowi po to, żeby omówić problemy, po to, żeby omówić i ocenić projekty ustaw, po to, żeby wprowadzać takie rozwiązania, które nie tylko spotykają się z akceptacją ze strony partnerów społecznych i przedstawicieli pracodawców, ale także takie, które przede wszystkim są potrzebne Rzeczypospolitej. Takie, które pozwalają naprawiać polskie państwo wszędzie tam, gdzie jest to potrzebne. Dziękuję za te wszystkie spotkania. Dokonujecie państwo w tej chwili tego, co było uzgodnione, a mianowicie zmiany na urzędzie przewodniczącego Rady. Tak jak ustaliliście państwo rok temu, teraz na następny rok przedstawiciel pracodawców obejmie ten urząd przewodniczącego i życzę, żeby Rada pracowała pod nowym kierownictwem sprawnie. Życzę, żeby działała dla Rzeczypospolitej, bo działanie dla Rzeczypospolitej to działanie także dla polskiego społeczeństwa. Wierzę w to, że moja współpraca jako prezydenta Rzeczypospolitej z Radą, także poprzez mojego przedstawiciela, który jest w Radzie, ale również i ta bezpośrednia, bo tak jak mówię, to jest dla mnie bardzo także ciekawe i cenne doświadczenie, że ona się będzie układała dobrze i chciałbym, żebyście państwo mieli to przekonanie, że prezydent jest tym, który Radzie Dialogu Społecznego i zasiadającym w niej przedstawicielom dobrze życzy. W tym znaczeniu, że otwarty jest zawsze na rozmowę, że otwarty jest zawsze właśnie na dialog i także gotów jest wysłuchać państwa postulatów.